Witam w prezentacji i montażu 95. numeru Ursusa C330 od De Agostini. W tym numerze otrzymujemy oponę, felgę i zawór. W tym numerze otrzymaliśmy i zmontowaliśmy czwarte koło przyczepy. Po montażu części z 95 numerów mamy zmontowane osłonę silnika z pokrywą osłony silnika, atrapę chłodnicy, lampy, wspornik przedniej osi z chłodnicą, przednią oś z czterema szczemionami, dwoma zwrotnicami, dwoma płotnikami, dwoma kołami, obciążnik z zaczepem, silnik z pojemnikiem na baterię, zbiornik paliwa z głośnikiem, kolumnę kierownicy z kierownicą, lewą i prawą część obudowy skrzyni biegów, obudowy tylnego mostu, pochwy tylnego mostu, dwie zwolnice, dwa tylne błotniki z przewodami światłami, dwa podesty, dwa akumulatory, dwie części przekładni kierowniczej z drążkiem kierowniczym, zbiornik powietrza, dwa wsporniki ze spożniem, korpus podnośnika, zaczep, belki przyczepy, tylną półkę ramy z dwoma resorami, przednią oś z dyszlem, obrotnicą, cztery koła, zbiornik, zawory, tylne koło i trzy podpory. Numer 95. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, zdjęcie modelu z przodu, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu z przyczepą. Limuzyna Farmera. Amerykańska spółka Minneapolis Moline stawiała na innowacyjność. Jednym z jej zaskakujących wynalazków był traktor do pracy w polu, który mógł służyć jako samochód na szybki wypad do miasta wraz z osobą towarzyszącą. Taki pojazd miał trafić w guzy, zwłaszcza młodych farmerów. W 1938 roku zadebiutował traktor Minneapolis Moline UDLX, pojazd unikatowy na skalę światową. Rewolucyjny ciągnik miał przykuć uwagę młodych rolników i zachęcić ich do pozostania na rodzinnych farmach. Maszyna w wielu aspektach wyprzedzała swój czas o całe dekady. Połączenie sił.
W 1929 roku w Stanach Zjednoczonych wybuchł potężny kryzys ekonomiczny, który rozlał się na cały świat. Mamy zdjęcie Minneapolis Moline, UDLX Comfort Tractor i informację, że to obecnie biały kruk na rynku zabytkowych maszyn rolniczych, kto by się spodziewał w ciągniku z lat 30. udogodnie znanych ze współczesnych maszyn. Mamy zdjęcie informację, że po połączeniu trzech przedsiębiorstw w jedną spółkę w ofercie pozostały ciągniki Twin City, sygnowane nowym logo w postaci liter MM, skrót od nazwy Minneapolis Moline. Traktory początkowo powstawały szare, w drugiej połowie lat 30. zdecydowano się na wprowadzenie wyrazistego koloru o nazwie Parade Gold. W trudnych czasach na rynku pozostali gracze, którym udało się połączyć siły i którzy potrafili przyciągnąć klientów za sprawą innowacyjnych pomysłów. Mamy zdjęcie i informację, że w przeciwieństwie do pozostałych modeli z rodziny U, traktor UDLX nie został wyposażony w WOM. Kabinę zamknięto bowiem tylną ścianą, co uniemożliwiało zamontowanie tego źródła napędu. Mamy zdjęcie i informację, że model UTS w wersji standard był jednym z reprezentantów nowej rodziny traktorów. Wszystkie maszyny napędzał ten sam czterocylindrowy silnik benzynowy, tylko w modelu UDLX pozwalano mu na pracę w znacznie rozszerzonym zakresie obrotów. Mamy zdjęcie i informację, że oznaczenie UDLX składało się z liter wskazujących na serię maszyny U oraz trzyliterowego skrótu od słowa Deluxe. O wyższej klasie maszyny świadczą chociażby liczne chromowane elementy. Mamy zdjęcie i informację, że w pełną kabinę wyposażono także ciągniki Minneapolis Moline z rodziny R, które zadebiutowały w 1939 roku. W przeciwieństwie do kabiny modelu UDLX, kolejna nie miała uchylanych przednich szyb. Zamiast tego zastosowano boczne szyby opuszczane za pomocą korby. Ciekawostka. Produkowany w latach 1913-1920 traktor Twin City 6090 w swoim czasie był najpotężniejszą maszyną rolniczą silnikiem spalinowym. Napędzał go 6-cylindrowy motor zasilany parafiną, który według producenta generował moc ponad 100 koni mechanicznych i mógł zastąpić w pracy 60 zwierząt pociągowych. Równie silne traktory pojawiły się na rynku dopiero pod koniec lat 50. Galeria Ursusów. Mamy zdjęcie i informację, że tak wyglądała linia montażowa kabin ciężkich ciągników Ursus C385. Kabina była niezwykle przestronna i, jako jedyna z wówczas oferowanych na świecie, zawieszona na gumowych amortyzatorach, tłumiących drgania i hałas. To rozwiązanie wpłynęło korzystnie na komfort pracy operatora i przyczyniło się do sukcesu tego modelu za granicą. Mamy zdjęcie i informację, że rozbudowa zakładów Ursus objęła wprowadzenie nowoczesnej linii montażowej, ciągniki powoli przemieszczały się po ruchomej taśmie, mijając poszczególne stanowiska, na których dokładano do nich podzespoły i osprzęt. Znacznie zwiększyły się więc możliwości produkcyjne fabryki. Na zdjęciu widzimy egzemplarze C355M w końcowej fazie montażu. Mamy instrukcję montażu z pokazanymi częściami i ich opisem, koło po montażu i zdjęcie modelu z przyczepą. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli pedał, cięgna, złącze. Osoby posiadające prenumeratę premium z 26 przesyłką zabierającą od 91 do 95 numeru otrzymały drugie elementy pługu. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.